Program wymiany źródeł ciepła miasto Suwałki zaczęło realizować w 2016 roku. Od chwili rozpoczęcia do końca 2019 roku z dotacji skorzystało blisko 300 gospodarstw domowych. 58 spośród nich zainwestowało w wymianę kotłów. 68 właścicieli domów zdecydowało się na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej, aż 164 domy przyłączono do sieci gazowniczej. O ile w 2016 roku z miejskiej dotacji skorzystało 45 mieszkańców, którym wypłacono łącznie niespełna 151 tysięcy złotych, to w 2019 roku beneficjentów miejskich dopłat było już 89, a całkowita kwota dofinansowania. Przekroczyła wartość 357 tysięcy złotych. Ogółem na dopłaty wydano już z kasy miejskiej prawie milion złotych. Podczas środowej sesji Rady Miejskiej radni zdecydują o zakresie zmian w zasadach dofinansowania wymiany źródeł ciepła. Jeżeli zatwierdzą projekt uchwały, nie będzie już możliwości ubiegania się o dopłatę do zakupu i zainstalowania kotła opalanego węglem i jego pochodnymi. Wciąż można będzie. Inwestować w urządzenia opalane np. PELETEM. Druga z kluczowych zmian rozszerza krąg potencjalnych beneficjentów dopłat. Według nowej uchwały o dotację będą mogli starać się właściciele domów wielorodzinnych. W ich przypadku dopłata będzie mogła wynieść nawet 15 tysięcy złotych.